Konfiguracja metod dostaw Photonesto pozwala na określenie w jaki sposób zamówione przez twoich klientów produkty mogą do nich zostać dostarczone. Aby skonfigurować dostępne metody dostawy, klikamy w prawy górny róg w panelu fotografa, a następnie wybieramy Konfiguracja sprzedaży. Następnie z listy po lewej stronie wybieramy sposoby dostawy. Na tym ekranie możemy dokonać konfiguracji trzech rzeczy: skonfigurować standardowe metody dostawy, skonfigurować dostawę przez Paczkomat InPost Określić, kiedy wymagać od klienta podania metody dostawy. Zacznijmy od dodania standardowej metody dostawy. Klikamy w Dodaj sposób dostawy. W na otwartym oknie podajemy nazwę metody dostawy, jaką będzie widział klient. Może to być przykładowo przesyłka kurierska, list priorytetowy, ale również odbiór osobisty czy odbiór w placówce. To wszystko zależy od Ciebie. Następnie podajemy opłatę za wybranie tej metody dostawy. Poniżej znajdują się jeszcze informacje dotyczące tego, jakie dane klient będzie musiał podać, jeśli wybierze daną metodę dostawy. Istnieje możliwość, że metoda dostawy nie będzie wymagać podania jakichkolwiek danych, jak chociażby wspomniany wyżej, odbiór osobisty. W tym wypadku odznaczamy wszystkie checkboxy i zapisujemy taką metodę dostawy. Możemy stworzyć wiele metod dostaw oraz zarządzać, czy w danym momencie mają być one aktywne, czy nie. Kolejną konfiguracją jest umożliwienie klientowi wbranie dostawy poprzez paczkomat impost. Włączenie tej integracji jest bardzo proste. Wystarczy podać cenę za taką usługę i zapisać. Ostatnia ważna kwestia związana z tym ekranem znajduje się w górnej części i jest opisana jako konfiguracja wyświetlania sposobu dostawy. To w tym miejscu określamy, kiedy klient ma być poproszony o wybranie metody dostawy. Domyślnie. Jeśli w zamówieniu klienta znajduje się jakiś produkt fizyczny, odbitka, produkt własny, to wymagane jest dopiero wtedy podanie adresu. Istnieją jednak sytuacje, w których fotofotograf umawia się z klientem wcześniej, iż w ramach dostarczenia sesji, klient otrzymuje np. pendrive czy określoną ilość odbitek i wtedy, niezależnie od zamówionych produktów, chce, aby klient zawsze wybierał metodę dostawy. W takim przypadku ustawiamy w tym polu wartość zawsze. I to już wszystko. Wprowadź swoje metody dostawy i usprawnij proces składania zamówienia przez klientów w Twoich galeriach i sesjach.